Słuchowisko w radiowej jedynce. Teatr Polskiego Radia. Tomasz Jachimek. Majstersztyk. Reżyseria Janusz Kukuła. Dziennik Krajowy Biuro Ogłoszeń, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Proszę pani, chciałbym zamieścić anons. Przepraszam, co by pan chciał? Chciałbym zamieścić anons. Anons? Nie prowadzimy. Przyjmujemy jedynie ogłoszenia i nekrologi. Ach tak. Proszę zatem mój anons potraktować jako klasyczne ogłoszenie. O, dużo lepiej. W jakiej rubryce? A jakie są? Jak to jakie są? Są różne. Nieruchomości, leczenie, sprzedam, kupię, oddam, serwisy, usługi, zgubiono, znaleziono, szukam pracy, zatrudnię. Otóż to, rubryka zatrudnię będzie idealna. Rozumiem, słucham. Nienormowany czas pracy, nieograniczone zarobki, młodą, atrakcyjną. Przepraszam, że przerwę, ale pragnę pana z góry poinformować, że redakcja Dziennika Krajowego nie zamieszcza ogłoszeń o charakterze moralnie dwuznacznym. Ależ proszę pani. Młodą, atrakcyjną, wściekle inteligentną, z talentem aktorskim, potrafiącą grać w szachy, niezbyt dbającą o paznokcie u rąk, zatrudnię od zaraz. Pilne. Proszę. Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia. A, dzień dobry. Proszę siadać. To pani. Niechże się pani przyjrzy. Ależ tak, jeżeli idzie o młodość i atrakcyjność, nie mam najmniejszych wątpliwości, że pasuje pani idealnie. Ale przepraszam, co to za praca? Ogłoszenie jest na tyle lakoniczne, że gdyby nie moja sytuacja, to nigdy bym się tu nie zgłosiła. Od razu jasno mówię, że... Ale spokojnie, młoda damo, proszę się nie denerwować. Byłabym znacznie spokojniejsza, gdybym wiedziała, o jaką pracę chodzi. A jak pani znajomość królewskiej gry? Słucham? Jakiej gry? Dobrze. Dziękuję pani. Przykro mi, ale będę musiał szukać dalej. A nie wiem dlaczego. A co ja takiego powiedziałam? Owszem, niewiele, ale wystarczająco, abym nabrał pewności, że nie będziemy ze sobą współpracować. Niestety przykro mi. Żegnam. A jak pani znajomość królewskiej gry? Nie jest to może poziom arcymistrzowski, ale grywam od dzieciństwa. Nauczył mnie dziadek. A teraz zdarza mi się usiąść przed szachownicą w internecie. Brawo. Brawo, młoda damo. Jest pani 23. niewiastą, która odpowiedziała na mój anons. Ale jako pierwsza na pytanie o królewską grę nie zrobiła pani cielęcych oczu. Brawo. Dziękuję, ale to naprawdę zasługa mojego dziadka. Jak pani na imię? Karolina. Chciałbym pani zaproponować posadę. Czy może raczej... Udział, tak. Udział w pewnym przedsięwzięciu. No, zamieniam się w słuch. W końcu po to przyszłam. Słyszała pani może o programie komputerowym, który potrafi wygrać z mistrzem świata? W ciągu 3 sekund analizuje 200 milionów możliwych posunięć. Nie męczy się, nie stresuje. Jest nie do pokonania. Każdy słyszał. Pani Karolino, gdyby pani siadała do stołu, mając za sobą wsparcie takiego komputerowego geniusza. A, to ciekawe, ale niby jak? I tu właśnie dochodzimy do pani paznokci. Nie ma w tym nic dziwnego, że gracz trzyma rękę nad albo tuż obok szachownicy, prawda? Poniekąd oczywiste. Nie znam zbyt wielu szachistów grających nogami. Otóż to świetnie powiedziane. A widzi pani... Jeszcze tylko drobna, niewinna zagadka. Jak się pani zdaje, co jest w tym pudełeczku? Ale proszę się dokładnie przyjrzeć. A co to za tajemnica? To są normalne tipsy. Żadna sensacja, co druga kobieta takich używa. Ale mimo wszystko proszę się dokładnie przyjrzeć. Proszę pana, czy ja tipsów na oczy nie widziałam? Niechże się pan zlituje. A pani wciąż mówi normalne tipsy. Na pierwszy rzut oka bez wątpienia. Bez wątpienia, ale tylko my dwoje będziemy wiedzieli, że zamiast
paznokcia, czyli tipsa w małym palcu lewej ręki, będzie pani miała zainstalowaną mini kamerę wielkości główki od szpilki. No niechże pani popatrzy jeszcze raz na te normalne tipsy. No, 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 nieźle wykombinowane. Nie spodziewałam się, że będę szukać pracy u kolegi Jamesa Bonda. Idźmy dalej. Trzymając rękę nad szachownicą, przekazuje pani obraz toczącej się rozgrywki. Co za idiotyzm. Ale moment, mając obraz rozgrywanej przez panią partii, uruchamiam naszego komputerowego geniusza. Po 3 sekundach mam odpowiedź, wysyłam ją pani. Aha, świetnie, ale jak? Na salę turniejową raz za razem wlatuje pocztowy gołąb, siada mi na ramieniu, a w dziobie trzyma kartkę z kolejnym posunięciem? Nie chciałabym być pesymistką, ale sędziowie i rywale mogą się zorientować. W pełni doceniam pani sarkazm, pani Karolino, ale gołąb, wybaczy pani, nie wchodzi w grę. My to załatwimy bardziej nowocześnie. Zamiast naturalnego paznokcia w swoim kciuku lewej ręki ma pani zainstalowany chip, mini ekran. Paznokcie będzie pani miała pomalowane fluorescencyjną farbą. No chyba nic w tym dziwnego, że kobieta przy stole szachowym ma pomalowane paznokcie. Owszem, no nie sposób się przyczepić. Włoży pani do oczu specjalne soczewki, dzięki którym jako jedyna osoba na sali będzie mogła pani przeczytać informacje na malutkim ekranie, czy też, jak pani woli, na normalnym tipsie. I wszystko. Przestawiać figurki umie pani doskonale, a reszta to już tylko aktorstwo i marketing. Nad czym skupimy się w najbliższym czasie? Jak pan to sobie wyobraża od strony, no, jakby to ująć, organizacyjnej? Ach, no, dobrze wiem, że kobiet o wiek się nie pyta, ale może inaczej. Od ilu lat ma pani na imię Karolina? Zgrabnie pan wybrnął. Od 19. 19 lat, idealnie. Idealnie, oto na mały, lokalny turniej zgłasza się anonimowa zawodniczka, ukryty przed światem szachowy diament, prowadzony przez równie anonimowego, ciut szalonego, tajemniczego szkoleniowca. Domyślam się, że w tej roli pan. Świetnie się pani domyśla, oczywiście. Przed pierwszą rundą nikt nie zwraca na panią uwagi. Mam tu na myśli kwestie szachowe, bo na pani urodę czy wyzywający makijaż uwagę zwracają wszyscy. Może jeszcze będę grała w kusej bieliźnie? Wtedy od razu będzie gigantyczne zainteresowanie. Tak upraszczać, po co wulgaryzować pani Karolino? Młoda, tajemnicza piękność, która doświadczonym zawodnikom, wyjadaczom 64 kul, łoi skórę aż miło. To był komplement. Dziękuję. Piękna 19-latka grająca skutecznie tylko dlatego, że ma paznokcie powypychane elektroniką. Świetnie to pan wykombinował, panie dżentelmenie starszej daty. Ja również dziękuję za komplement, ale niechże pani słucha dalej. Zaproszenia na turnieje, mecze pokazowe posypią się. I to jak z rogu obfitości. My wybieramy te najbardziej prestiżowe i, cóż tu ukryć, najlepiej płatne. Aha, czyli jednak pieniądze. No, oboje popełnilibyśmy klasyczny grzech zaniechania, gdybyśmy nie chcieli zarabiać na mistrzyni. Na mistrzyni. W głowę daję, że po roku będzie pani na krajowym szczycie. Maksymalnie po 3 latach siedzi pani na światowym tronie królowej szachu. Jaki podział zysków? Ja jestem autorem tego pomysłu. Autorem, organizatorem, menedżerem i zarazem szkoleniowcem. Dość. Jaki podział zysków? 50-50. Kiedy startujemy? Gdzie, którzy grają w szachy? Przepraszam, proszę państwa o odrobinę ciszy. Przed nami chyba najprzyjemniejsza część dzisiejszych zawodów. Wraz z sędzią głównym Michałem Kastowiczem. To brawa. Pozwolimy sobie wręczyć skromne nagrody. Na początku wielkie podziękowanie dla wszystkich uczestników za walkę. Emocjonujące od początku do końca partie i uczciwą grę. Wszyscy kochamy szachy, dlatego że tu nie siła mięśni, nie cwaniactwo odgrywają główną rolę. To są szachy, intelekt, taktyka, wyrachowanie, zimna krew. No i owszem, odrobina fantazji, tu nie da się oszukać. Dlatego dla wszystkich zawodników za sportową postawę w tej najpiękniejszej grze na świecie bardzo proszę ogromne brawa. Brawo.
Proszę państwa, a jednak to jest turniej. Są pokonani, są triumfatorzy. Zapraszamy. Ciekawostka. To podobno jej pierwszy profesjonalny turniej w życiu. Po tym, co zaprezentowała, mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie był to tak zwany fart debiutanta. Na pierwszym miejscu. Zero porażek. Zero remisów. 9 zwycięstw. Pani Karolina Kreft. Szachmat! Wielkie brawa! Brawo! Dziękuję. Rzeczywiście, no, to był mój pierwszy turniej i nie wiem, po prostu no, nie wiem, co się w takich sytuacjach mówi. Nie mam też przygotowanego tekstu, właśnie widać, dlatego się tak mylę. Najlepszy dowód na to, że absolutnie na zwycięstwo nie liczyłam. Podpisałabym się pod jednym zdaniem, które tutaj ze sceny padło. Wszyscy kochamy szachy, dlatego że w tej grze naprawdę wszyscy mamy równe szanse. Czego jestem najlepszym dowodem? Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękuję. Brawo! Brawo! Pani Karolino, a przyjechałaby pani do nas na turniej do Wrocławia za 2 tygodnie? Bardzo chętnie, ale proszę to ustalać z moim trenerem i menadżerem, okej? Okay? Pani Karolino, czy przyjdzie pani na bankiet? Bardzo niechętnie, ale proszę ustalać to z moim trenerem i menadżerem. Pani Karolina, na co pani przeznaczy nagrodę? Jeszcze nie wiem, ale proszę zapytać mojego trenera i menadżera. Pani Karolino, tak? Moje nazwisko Piotr Stopowicz. Zgodzi się pani na krótki wywiad dla portalu Szachista.pl? Proszę zapytać o zgodę mojego trenera i menadżera, dobrze? Już pytałem, nie ma nic naprzeciw. Przeciwnie, nie jest przeciwko. O, i oczywiście pani się zgodzi. I oczywiście w jego obecności. Obiecywał się nie wtrącać. No to w takim razie z przyjemnością. A może nie tutaj? Wyjdźmy na korytarz, tak? Tam będzie lepiej słychać. Przede mną główna gwiazda zakończonych przed chwilą mistrzostw, pani Karolina Kreft. Dobry wieczór. Tuż przy niej trener, menadżer, matka i ojciec tego sukcesu. No i chyba mogę tak powiedzieć, dobry duch zawodniczki, pan Arnold Stawarz. Witam państwa. Pani Karolino, czy siedzę obok przyszłej arcymistrzyni? Panie redaktorze, zdecydowanie za wcześnie na takie prognozy. To jest dopiero jeden turniej. No, ale mnogość i różnorodność zaprezentowanych przez panią rozwiązań każe przypuszczać, że narodził się w krajowych szachach niepospolity talent. No, weźmy końcówkę półfinału, kiedy niemal żywcem zastosowała pani szalony atak Bobiego Fischera. Przepraszam, panie redaktorze, kogo? Chwileczkę, pani Karolino, jak to? Przecież Bobby Fischer... Bardzo mi przykro, panie redaktorze, ale czas pani Karoliny dobiegł końca. Może na dłuższą rozmowę umówimy się w innym terminie. Przyszły tydzień. Czy pan sądzi, byłby idealny? Ale moment, panie trenerze, miał się pan nie wtrącać, to po pierwsze. A po drugie, dopiero co zaczęliśmy. Miły panie, cóż te dzisiejsze media. Wszystko chciałby pan na teraz, na już. Panie redaktorze, moja zawodniczka przez 2 dni nie wstawała od szachownic. No proszę mieć dla niej choć odrobinę litości i nie kazać jej przynajmniej w tej chwili opowiadać o szachach. No dobrze? Tak, oczywiście. Przepraszam. Będę dzwonił w przyszłym tygodniu. Doskonale, świetnie. Będę czekał, to znaczy razem z panią Karoliną będziemy, ma się rozumieć, czekać. No tutaj masz 12 lektur, historia, najważniejsi zawodnicy, przełomowe partie, zagadnienia taktyczne. To wszystko wykujesz na pamięć. O, cieszę się, że przeszliśmy na ty. Liczyłam na jakiegoś szampana, panie dżentelmenie starej daty. Bardzo przepraszam cię, to znaczy bardzo panią przepraszam, pani Karolino. To wszystko emocje. No widzisz, jak to działa. To znaczy widzi pani, jak to działa. Zero remisów, zero porażek. Majstersztyk, po prostu majstersztyk. Naprawdę nie ma problemu. Proszę mówić po imieniu. Ja zostanę przy formie, panie trenerze. No i świetnie. Świetnie, będzie dużo prościej. Musisz to zakuć. Jesteś studentką, potraktuj to jako ciężki egzamin. Bobby Fischer to legenda, szalony szachista, obłąkany geniusz. Grał jak szaleniec, ale i jako szaleniec skończył. Myślałem, że choć trochę się orientujesz, przynajmniej w podstawach. Po pierwsze,
po tym małym, lokalnym turnieju mam zaproszenia na 7 następnych. Za pół roku są Mistrzostwa Polski, rozumiesz? Mistrzostwa Polski. Za pół roku możesz być najlepszą szachistką w kraju. Źle zresztą mówię, możesz być, po prostu będziesz. Najlepszą szachistką w kraju. Spokojnie, panie trenerze. Za nami dopiero jeden mały, lokalny turniej. O tak, to klasyczny turniejik. Klasyczny co, przepraszam? Turniejik, to takie małe, lokalne, byle co, z kiepską obsadą. Ale to był dla nas test. Bo nie chodzi tylko o to, że wygrałaś. Chodzi o to, w jakim stylu wygrałaś. Jak wyglądasz, jak się zachowujesz. A to jest po prostu magiczne. O kimś takim marzyłem, zamieszczając anons w gazecie. Powtarzam, bez ciebie nie istnieje. Mm-hmm. Jeśli tak, panie trenerze, to mam taką delikatną sugestię co do naszej umowy. Tak, słucham. 60% ja, 40% pan, panie trenerze. Młoda żmijka. Zgoda. No zgoda, bo i co mam innego powiedzieć? A? Młoda żmijka. Córciu, kochanie, pozwól tu na chwilę. Zaraz, tatusiu, muszę jeszcze chwilę popracować. Ale chodź w tej chwili. Znowu twoje zdjęcie w gazecie wydrukowali. Znowu? A czemu ty, Karolcia, nic nie opowiadasz? Przecież ja bym... przed koleżankami się pochwaliła w pracy sąsiadką. No jakże to tak, w tajemnicy. No ale niby o czym mam mówić? No w szachy gram, na taką uczelnianą sekcję się zapisałam, żeby zaliczyć WF i przypadkiem okazało się, że mi całkiem nieźle idzie. Nieźle idzie. Tu o tobie piszą jak o jakiejś arcymistrzyni. Karolina Kreft, królowa śniegu, 64 pól. Niepokonana tajemnicza piękność. Daj spokój, tato. To są dzisiejsze gazety. Z igły widły byle głośniej. W przyszłym miesiącu mam wystartować w Mistrzostwach Polski. Wtedy zobaczymy, czy jest o czym gadać. No, no. Mistrzostwa Polski. Pięknie brzmi. Dziadek byłby dumny. To on cię przecież uczył figurki przestawiać. Czekaj, no przecież i mnie kiedyś teściu pokazywał, jak roszady robić. Stawiaj tu szachownicę, to się z arcymistrzynią zmierzę. Może kiedy indziej, tato? Siadaj, gwiazdo, za miesiąc masz mistrzostwa, trenować musisz. Ograj ojca, co ci szkodzi? Przestanie się tak wymądrzać. Tato, no nie chcę ci robić przykrości. No ale co to za przykrość z mistrzynią przegrać? I to jeszcze z własną córką. Większą przykrość ojcu zrobisz, jak nie zagrasz. To dobra, już dobrze. Gdzie ta szachownica? Głupiego ze mnie robisz? Wielka arcymistrzyni z gazety nie potrafi hetmana obronić. Dziękuję bardzo za taką partię. Ja się o fory nie prosiłem. Wolę przegrać, ale po normalnej grze, a nie, że mój rywal ślepego udaje. Tato, ale ja naprawdę... I nie kłam! Wiesz, że ja niczego tak w życiu nie znoszę jak oszustwa. Głupi by się zorientował, że mi się podkładasz, wielka gwiazdo. Taka partia nie ma sensu. O. Tato, jeszcze nie skończyliśmy. Właśnie, że skończyliśmy. W tym momencie. Ja nie będę grał z oszustką. Ładnie cię na tej uczelni nauczyli. Nie ma co własnego ojca oszukiwać. Sprzątaj to ze stołu i na szafę odstaw. Ale ty rozrzuciłeś. Nie, nie, co? Dobrze, dobrze, ja już posprzątam. No przecież to miała być przyjacielska rozgrywka ojca z córką. A nie wojna na śmierć i życie. Mogę przegrać? Nie ma problemu. 10 lat w szachy nie grałem. Ale po uczciwej walce. Tato, grałam najlepiej jak mogłam. Do pokoju. Trenuj, za miesiąc masz mistrzostwa. Z lepszymi będziesz grała. Dobry wieczór, panie trenerze, nie przeszkadzam? Ty przeszkadzasz, nie żartujmy. Ty dla mnie jesteś jak wielka orkiestra świątecznej pomocy. Karolina, ja bez ciebie nie istnieję. Ile razy ci mam powtarzać?
Problem jest. Tak? Wygadałeś komuś? 100 razy błagałem nikomu, nikomu, rodzicom narzeczonemu, nikomu. Nie, spokojnie, nic z tych rzeczy. No to jaki problem? Jaki w ogóle może być inny problem? Taki, że zagrałam z tatą w szachy. Normalnie, uczciwie. Dostałam takie baty, że aż wstyd. I tata się obraził, bo myśli, że mu się podłożyłam. Czy mogłabym się zrewanżować? Ale tak, no wie pan, panie trenerze, z pańską pomocą. No, musiałbym zaparkować ze sprzętem pod twoim domem. Ale jestem w szlafroku. No, zresztą, za kwadrans przeproś tatusia i zaproponuj rewanż. O, powodzenia. Super, będę czekać. Tatusiu, głupio wyszło. Nie chciałam grać z tobą na poważnie, ale masz rację. Zagrajmy raz, a dobrze. Zgoda? To rozumiem. Honorowo. Rozkładaj figurki. Niczego tak nie znoszę jak cwaniakowania i kombinowania. Zwłaszcza w sporcie. Powinnaś to była wiedzieć. Tak, tak, tatusiu, wiem doskonale. Tak, to ja ci tu wierzę. Aha, no to ja tu pionem ci, córeczko, zablokuję gońca. A ja ci, tatusiu, stawiam hetmana na B4 i jest szach i mat. A nie, czekaj, zaraz, jak ci to wyszło? Zaraz, moment, przecież to ja miałem przewagę. No, teraz wiesz, czemu nie chciałam z tobą grać na poważnie? No wiem, ale wolę dostać w tyłek po uczciwej walce, niż wygrać w udawanej. Zapamiętaj to. Słyszałem o tobie, maleńka. A słyszał pan, że zagadywanie przeciwnika podczas partii jest zabronione? Spokojniutko, maleńka. Mam propozycję. Jak wygram te mistrzostwa, to mam obiecane przez rodziców roczne stypendium stanu. A moi starzy żygają kasą na prawo i lewo. Ile chcesz, maleńka, za odpuszczenie partii? Jeszcze słowo, a wołam sędziego. Ale spokojniutko, maleńka. Tylko gadamy. Więc jak? Ile chcesz? Nie stać pana. Niech pan gra normalnie. No dobra. A za ile sprzedasz remis? Przecież to są mistrzostwa Polski. Pan myśli, że ktoś się zgodzi na taką propozycję? Gdyby się nie godzili, to bym tutaj nie grał. Przykro mi, ale ze mną nie da rady. Jak ja bym miał taki talent jak ty, maleńka, też bym się bawił w uczciwego zawodnika. Zapamiętaj to, warto. Mocno powiedziane. A tymczasem stawiam gońca na B7 i ponownie mi przykro, szach i mat. No i po stypendium. Może udzielasz lekcji, maleńka? Cena nie gra roli. Rozważę, ale dopiero po skończeniu kariery. No a to mam ze 30 lat czekania. Nie wiem, czy się jeszcze będę interesował szachami. Tak? A teraz się pan interesuje? Tak średnio. Szanowni państwo, pozwolę sobie poinformować, że za 45 minut rozpocznie się ostatnia, 12. i decydująca runda Mistrzostw Polski. Decydujący o tytule mecz zostanie rozegrany na szachownicy numer 1, gdzie pretendentka do tytułu pani Karolina Kreft, do tej pory 11 punktów, zagra z dotychczasowym mistrzem Bartłomiejem Kasprzakiem, który po 11 rundach ma 10,5 punktu, czyli sytuacja jest jasna. Tylko zwycięstwo pozwoli panu Kasprzakowi na obronę tytułu, zaś remis i oczywiście wygrana pani Kreft oznacza koronowanie nowej mistrzyni Polski. Przypominam, szachownica numer 1. Za 3 kwadranse będziemy zaczynać. A może, żeby tak uniknąć skandalu, przegramy, co? Drugie miejsce to i tak przecież fantastyczny sukces. Proszę.
Dobrze słyszałem? Czyś ty dziewczyno zwariowała? Teraz chcesz się poddawać? W najważniejszym momencie to są mistrzostwa Polski. Karolina, tu już nie ma miękkiej gry. Tu trzeba uczciwie walczyć do końca. Nie, no nie mogę. No się posikam ze śmiechu zaraz. Uczciwie walczyć do końca? Nie, to ja nie mogę. Karolina, przecież zrozumie, lepiej się podłożyć w finale, bo się ktoś krzywo na ciebie spojrzał. No co ty? Podłożyć w finale, jak wygrasz, to będziemy mogli z miejsca podnieść stawki o 20%. 20%, Karolina, ty chcesz się poddać? Ale jak przegramy finał, to nikt się nie będzie czepiał, a stawki podniesiemy sobie o 10%. Wystarczy, no po co więcej? Jak to po co więcej? Silnik działa bez zarzutu. Ty mu chcesz własnoręcznie żwiru nasypać w trybiki, Karolina. O tym, że gra komputer, wiemy tylko ty i ja. No nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. No który sportowiec tak myśli? Ale jaki tam ze mnie sportowiec? Efektownie wymalowana kukła z elektroniką zamiast paznokci. Uspokój się. Uspokój się i pozwól, że ci powiem. Teraz za późno na wyrzuty sumienia. Za późno. Idź i graj. Chyba chciał pan trener powiedzieć, idź i przestawię figurki. Idź i rób swoje, po prostu rób swoje. Dobrze, no dobrze, 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 skoro trener nalega. Nalega. Dobra, tylko jeszcze jedna kwestia. Tak, słucham. 70% ja, 30% pan trener. Ty masz kwadrans? Do finału, kwadrans. A ty o procentach myślisz teraz w takiej chwili? Na szachach się skup. Przed chwilą pan mówił o procentach, a dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest finał, czy rodzinna partyjka z ojcem. Przecież to komputer gra, ja przestawiam. Co za różnica? 70%. Naprawdę, no, tak nie może być, no tak nie może być. No, no, no. Ot młoda znika. No przecież ja to wszystko wymyśliłem, prawda? A niedługo będę musiał do tego dopłacać 70% za przestawianie drewnianych figurek. No, mój pomysł, moje wykonanie. To jest mój majstersztyk. Za przestawianie figurek to może się należy z 10%. No właśnie, właśnie tyle powinnaś dostawać. Ale za zachowanie tajemnicy to już będzie dodatkowe 60%. Ale to nie jest moja tajemnica. To jest nasza tajemnica, rozumiesz? To nasza! Jasne, jasne, że tak. Nasza. Zróbmy, jak pan uważa, panie trenerze. Ot, młoda żmijka. Młoda żmijka. Dobrze. No dobrze, bo co mam innego powiedzieć? Dobrze. Ale to już ostatnia zmiana umowy. Panie trenerze, mogę chwileczkę? Piotr Stopowicz, portal szachista.pl. Poznaje mnie pan? No jasne, oczywiście, oczywiście, że poznaję. Jasne, ale teraz, panie redaktorze, mamy za kwadrans finał mistrzostw. Powalcz, naprawdę powalcz. No. Pan to ma wyczucie sytuacji doprawdy. Właśnie taki jest pomysł na materiał. Tak. Ostatnie chwile przed decydującą walką. Taka szybka rozmówka z trenerem na gorąco, pełna emocji. No, żeby udało się uchwycić tę przedstartową adrenalinę. Chwilkę nam to zajmie. Trzy szybkie pytania. No dobrze, dobrze, ale naprawdę szybko, bo też bym chciał trochę się skupić. Świetnie. Zatem, panie trenerze, co można powiedzieć swojej zawodniczce chwilę przed decydującą walką? Jak ją zdopingować, zmotywować do walki? Co się w takich sytuacjach mówi? Cóż, czasu na specjalnie długie i merytoryczne przemowy raczej nie ma. Kilkanaście lat wytężonej pracy, więc motywować też jej raczej nie trzeba. Karolina wie, o co gra. Ona wie, jaka jest stawka. Zatem parę minut przed decydującą próbą liczy się tylko wsparcie psychiczne. Mieli państwo dobre słowo, jakiś żarcik, żeby ją rozluźnić, żeby, jak to mówią, zawodnik nie spalił się psychicznie przed startem. No i chyba nie muszę pana przekonywać, że w szachach, na tym najwyższym, oczywiście arcymistrzowskim poziomie, który przez cały turniej prezentuje Karolina Kreft, psychika. Psychika odgrywa kluczową rolę. O, to bardzo ciekawe, panie trenerze. Bardzo. Czy to może być na przykład taki żarcik? No proszę tylko posłuchać. Po co więcej? Jak to po co więcej? Silnik działa bez zarzutu. Ty mu chcesz własnoręcznie żwiru nasypać w trybiki. O tym, że gra komputer, wiemy tylko ty i ja.
No nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. No który sportowiec tak myśli? Ale jaki tam ze mnie sportowiec? Efektownie wymalowana kukła z elektroniką zamiast paznokci. No, uspokój się. Uspokój się i pozwól, że ci powiem. Teraz za późno na wyrzuty sumienia. Za późno. Idź i graj. Skąd ty to masz? Ty medialna gnido, skąd to masz? A, w kibelku obok sobie siedziałem. A, cienkie ściany są, jakość dźwięku idealna. Chce pan jeszcze trochę posłuchać? Czego ty teraz chcesz, to? Czego chcesz, ty zawszony paparazzo z kibelka? To są twoje metody, co? To jest twój poziom, ty nędzna redaktorzyno w kiblu. Z mikrofonem się schować i nękać porządnych ludzi, niszczyć polski sport, niszczyć, tyle potrafisz. O, ja bym się tyle. Na pańskim miejscu tak nie unosił. Zaraz finał, po co te naryże? Ale czego ty teraz chcesz? A nie. To byłoby za prosto. Teraz to ja oczekuję propozycji. Proszę. Powodzenia w finale. Cześć. Dzień dobry, Karolina Kreft. Cóż na nas padło? Cześć. Bartek. Kurczę, słyszałem, że jesteś nie do wzięcia. W jakim sensie? Szachowym. Jasne, że szachowym. Nie no, w innym też jestem nie do wzięcia. Przynajmniej trzeba trochę powalczyć. Będę walczył, oczywiście. Podstawowa zasada szachów. Najlepiej jeszcze przed partią wybij rywala z uderzenia. Udało ci się znakomicie. Uważaj. Od piątego ruchu do końca partii zaczynam się zalotnie uśmiechać, a pod stołem gołą stopą smyram rywala po łydce. A i stąd te 11 zwycięstw. No, nie dziwię się. Z kilkoma szachistkami w życiu grałem, ale z tak uroczą po raz pierwszy. Najlepiej jeszcze przed partią wybij rywala z uderzenia. Udało ci się znakomicie. Komplement. Jak mnie zaczniesz smyrać gołą nogą po łydce od razu? Przestanę myśleć o szachach. Komplement. A, okej. Widzę, że kolega Bartek nie tylko po mistrzowsku robi szachowe roszady, ale i damsko-męskie gambity ma w małym palcu. Komplement. Kto przegrywa, stawia kolację, okej? Ej, to jest finał Mistrzostw Polski czy randka w ciemno? Jak to mówili nasi dziadkowie, trafiła koza na kamień. Zaczynasz. I szach. Widzę. Szach. Widzę. Szach. Zaraz spojrzę. No tak. No cóż mogę powiedzieć poza szczerymi gratulacjami. Kiedy ta kolacja? Dzięki. Błyskawicznie przechodzi pan do konkretów, panie wicemistrzu. I to jest odpowiedź godna mistrzyni dziś wieczór o 10:00. Tak, o 10:00. Nie, no jasne, czemu nie? Wino jakie, białe, czerwone? My młode szachistki raczej nie pijemy, ale przy szczególnych okolicznościach czerwone. Czerwone. Jeszcze nigdy mistrz Polski nie był tak uroczy. Ponowny komplement. Zamówię 6 butelek najdroższego czerwonego, a jak zabraknie, to wyślemy pana kelnera do nocnego. Miałam na myśli symboliczny toast. Ależ to będzie symboliczny toast, tyle że wzniesiony po wielokroć. Do miłego na podium. Dzięki. Na razie. Do miłego. Gratulacje. Najszczersze gratulacje, panie trenerze. No, mistrzostwo w debiucie, to się praktycznie nie zdarza. I to w jakimś stylu. Brzmi jak piękny sen, prawda? A dziękuję bardzo, panie redaktorze. To jest wielki dzień. Zarówno dla Karoliny, jak i będę szczery osobiście dla mnie. A, doskonale. Niech pan patrzy, jak to się wszystko szybko zmienia. Dziś ogrom szczęścia, a jutro... Aż strach pomyśleć. Nie zrobi pan tego. A to niby czemu. Mam już nawet tytuł. Mistrzyni Polski spod paznokcia. Niezłe, co? Jak z jakiegoś superekspresu. Każdy chętnie przeczyta. Jak pan sądzi, panie trenerze? Schowaj ten mikrofon. Słuchaj, dziennikarska gnida. Musimy pogadać. Chodź pan na korytarz. Oczywiście, na korytarz. Zmieniam się w słuch, panie trenerze. Otóż widzi pan, układ jest prosty. Wchodzi pan do zespołu.
Wtajemniczamy pana w cały plan, a pan nie tylko uczestniczy w zyskach, ale jeszcze jako niezależny dziennikarz pomaga pan wypromować Karolinę jako wielką gwiazdę szachów. Może pan to jeszcze raz powtórzyć? No co? No co? Uczciwa propozycja i dla wszystkich korzystna. Mój pomysł funkcjonuje, więc po co to psuć? Przecież to jest majstersztyk. Pan chyba żartuje. A co osiągniesz? Pomyśl, co? Króciutką zadymę w świecie szachów? Owszem, utopisz mnie i Karolinę. No co z tego będziesz miał? Jakąś głupią satysfakcję? Po miesiącu wszyscy o tym zapomną. A ja ci proponuję udział w przedsięwzięciu na wiele lat, pewnym, rozwojowym, dobrze płatnym przedsięwzięciu. Jak dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo. Ale oczywiście wszystko. Kwestia negocjacji, zyski są praktycznie nieograniczone. O, słyszałem. Z tym, że pan ma tylko 30%, dla mnie to jest śmiesznie mało. A to niby ile? 50% to jest dolna granica. I to tylko dlatego, że pana szczerze polubiłem, panie trenerze. Chyba cię pogięło, cwaniaku. Nie przeszkadzam. Życzę miłego dnia, a jutro miłej lektury. Żegna. Ale czekaj pan. Przecież czekam. Z tym, że teraz dolna granica to 60%. Proszę. A jakoś trochę mniej pana lubię, panie trenerze. Proszę. Nareszcie, no gdzieś pan się podział, panie trenerze. Ganiam, szukam po tym bankiecie, a pan jak Karolina, kamień w wodę. A chciałam panu podziękować. Miał pan rację, to jest majstersztyk. Karolina, przestań świergotać, mamy problemy. No właśnie. Naprawdę duże problemy. No właśnie problemy, bo okazało się, że Bartek, znaczy ten Bartłomiej Kasprzak, wicemistrz Polski, zaprosił mnie na kolację i niestety no nie będę mogła zjeść z panem, bo właśnie za pół godziny umówiłam się z Bartłomiejem Kasprzakiem, to znaczy z Bartkiem. Uspokój ty się wreszcie, dziewczyno, na sekundę, chociaż wpadliśmy. Karolina, jutro ten dziennikarzyna nieszczęsny napisze o nas wszystko. Ale jakie wszystko? Jak to jakie wszystko? Karolina, chcę dać tytuł mistrzyni spod paznokcia. Takie wszystko. Ale skąd on wie? Oj, skąd i skąd podsłuchał nas? Jak się pokłóciliśmy w szatni przed finałem. Nie tylko podsłuchał, ale i nagrał. O Jezu, ale teraz, ale jak ja idę na kolację z Bartkiem, to znaczy z wicemistrzem Polski. Jezu, jak to się wszystko zaczyna pięknie układać, to teraz, no przecież jak się Bartek dowie, że przegrał z komputerem, no to nawet sobie nie umiem tego wyobrazić. Ale co ci w ogóle ten Bartek obchodzi? Karolina, tu się świat wali na głowę. Skandal, dyskwalifikacja, odbiór medalu, koniec, po prostu koniec. Ciebie i mnie, przecież to się zrobi za dyma na pół świata, czy ty rozumiesz? Wie pan co, panie trenerze, w tej sekundzie i ten cały medal, i ten cały skandal naprawdę niezbyt mnie obchodzą. Ale Bartek i owszem. A ten twój trener to trochę dziwak taki. Przynajmniej tak sprawia wrażenie. Szachowy maniak, ale w pozytywnym sensie. No ale tutaj każdy jeden to szachowy maniak. Żadne zaskoczenie. Chodzi mi o to, że gdzieś znika, kiedy ty grasz. Nerwowo nie wyrabia, tak? No, w pewien sposób tak. Dobra. Rozumiem. Przynajmniej podczas tej kolacji ani słowa o szachach. I święta racja. Teraz tylko relaks. O. No to twoje zdrowie, wicemistrzu Polski. Nie. Twoje. Najlepszy debiut, jaki pamiętam. Mistrzyni, kobieta i to jaka kobieta. Daj spokój, jaka tam ze mnie mistrzyni. Chyba wiem, kto obok mnie stał na podium, prawda? Może po prostu za nas, co? No zabrzmiało pięknie. Za nas. Nie śmiałbym proponować. No to za nas. A czemu poznajemy się dopiero na tym turnieju? Zaliczyłem wszystkie możliwe turnieje od dzieciństwa. Znam, tak mi się przynajmniej wydawało, całe środowisko. A tu proszę, jaka piękna niespodzianka. Tak jakoś wyszło. Trener nie chciał mnie za szybko puszczać w świat, żeby się przypadkowo nie spalić. No wiesz, kobieca psychika, te rzeczy. To są przynajmniej jego teorie. No to mówię, że dziwak od razu widać. Żeby tylko dziwak. A co? Bartek, trochę ciężko mi o tym mówić. Widzę, a przede wszystkim czuję, że to nie jest od taka tam sobie turniejowa znajomość. Dlatego, kiedy jeszcze nie jest za późno, chcę ci się do czegoś przyznać, ale...
Ale co? Karolina, ja nie tylko na turniejach, ale w ogóle jeszcze nigdy nikogo takiego nie spotkałem. Bystra, zabawna, inteligentna, genialna szachistka. No i last but not least, prześliczna. Niby co ty mi możesz zaskakującego powiedzieć? Jakie ale? No, takie ale, że w te szachy tak naprawdę nie gram ja. Jak to nie ty? Wolisz usłyszeć pewną niespodziankę teraz, czy przeczytać sobie jutro w gazetach? Ale co to za głupie pytanie? No, dawaj teraz. No dobra, dobra, może zróbmy tak, że ja ci coś powiem do ucha i to będzie taki nasz mały sekret, okej? Przynajmniej do jutra. Dobrze, tylko musisz się do mnie przesunąć, czy nawet może przytulić mnie. Okay? Z przyjemnością się przytulę. Co ty jesteś jakaś nienormalna? Jaka kamera w paznokciu? Ale poczekaj, daj sobie powiedzieć, okej? Ale weź przestań! Już swoje powiedziałaś, co za pan! Bartek! Nikogo tu nie ma. Pokój zwolniony dziś rano. Nie wygłupiaj się, Karolina, otwórz. O, otwórz, Karolinko, otwórz. Proszę sobie wejść. Pokój otwarty. Mnie tu nie ma. No, Karolina, czytałeś? Czytałeś? No, rewelacja, po prostu rewelacja. Co tak, genialne oszustwo młodej szachistki, albo tu, elektroniczna arcymistrzyni, szachmat spod paznokcia. Świat uwielbia takie historie. Jest 10 rano, ja już mam 4 zaproszenia do telewizji, jakiś talk show. A co miałeś z polskiego? Co znowu? Po prostu pytam, co miałeś z polskiego na maturze? Jezu, nie wiem, nie pamiętam, proszę mi to dać. No proszę bardzo. 4 chyba. No, jakieś wydawnictwo chce już publikować twoją historię. Tylko nie wiedzą, czy sama napiszesz, czy trzeba wynajmować ducha. Jakiego ducha znowu? A umiesz tańczyć na lodzie, co? Co? Na lodzie. Czy pan trener też miał wczoraj kolację z winem? To jest propozycja, żebyś trochę potańczyła na lodzie. Sukces, Karolinko, sukces. Mówiłem, że to jest przecież majstersztyk. Sukces. Tak, medal i puchar leżą tam na stoliku. Proszę zabrać i wyjść. I więcej ani słowa o tańcach na lodzie, o maturze, a przede wszystkim o szachach. A o szachach, no nie ma sprawy. Niech tam sobie jej o głowie przestawiają drewniane figurki. No kogo to w ogóle obchodzi? Ale teraz, Karolina, zaczyna się prawdziwa przygoda. Jest szał, Karolina, szał. Tego redaktora po prostu ozłocę. No taki na marketing zrobił, że moglibyśmy sobie 1000 turniejków powygrywać, a i tak nikt by o nas nie usłyszał w ten sposób. Rozumiesz? Bartek wczoraj usłyszał i wystarczy. I co on na to? Trudno powiedzieć. Wybiegł z knajpy, wyzywając mnie od nienormalnych. Jak pan myśli, panie trenerze, co to może znaczyć? A czym, albo lepiej, kim ty się w ogóle martwisz, Karolina? Przecież takich Bartków będziesz teraz... Thank you.